Siemanko, pokażę obejście patcha. Kopiowania od znajomych, jednak muszę przyznać, że jest to już chujowe. No my jako dawcy potrzebujemy auto, które dajemy znajomemu. W tym przypadku jest to ten kurde autobusik. Ten, który bierze. No musi mieć mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. Tam auto, które będzie tracić, no najlepiej właśnie to tutaj LLG RH8. W ustawieniach na Fabulado w kreatorze ustawiamy sobie swobodny tryb celowania. No ja tu akurat jestem jeszcze na, jakby to powiedzieć, no ten kurwa tryb spoczynku PlayStation, także mi jeszcze dzień, dwa może podziała ten teleport, który też został spatchowany. No ale teraz tak, było przez nagły wyścig, było przez interakcję, teraz robi się to inaczej. Swobodny tryb celowania plus jeszcze któryś znajomy, który gra gdzieś w GTA. A ja jako teraz pokazuję tu ze swojej perspektywy, nie z tego co bierze. Ja muszę zarejestrować się teraz w SecuroServ. Zarejestruj się, otworzyć interakcję, prezes, zadania VIP-a i odpalić tutaj obojętnie którą akcję. No niech będzie ta ruchoma forteca. Klikam start. Wsiadam do znajomego do pojazdu. On bez zmian podjeżdża pod swoje mobilne centrum operacyjne. Daje D-pad w prawo. Nas wywala z auta. Wsiadamy z powrotem. Udaje się teraz znajomy na ten parking i klika po prostu no parking. Czekamy minimum 40 sekund. Po tych 40 sekundach po prostu wysiadamy z pojazdu. Znajomy ma czarny ekran ładowania, dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdza, drugi anuluje, wchodzi na zestaw kryminalisty, wycofuje się z niego i wysiada z pojazdu. A my w tym czasie musimy niestety przejść na kreatora i ten znajomy, który tu siedzi, ta blondynka z przodu, bierze auto, musi nas zaprosić z powrotem na sesję. Mógłbym to nagrać kurde z tego, kurwa no, no z dwóch konsol wstawić drugie okienko, byłoby łatwiej widzieć, byście widzieli o co dokładnie mi chodzi. No ale że tu obiecałem temu kurde Hiszpanowi, że mu dam w końcu ten autobus, no to mam okazję nagrać i obejście i dać mu ten autobus. No minęło chyba 40 sekund, 45, klikam trójkąt, żeby wysiąść, idę na start, online, kreator, i teraz ten, który bierze to auto, od kogo ja wysiadłem z pojazdu, on ma czarny ekran, dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdza, drugi anuluje, wchodzi na zestaw początkującego kryminalisty, wychodzi z niego, spada spod mapy, no i tak jak tu właśnie widać, zaprasza mnie z powrotem na sesję. Ja oczywiście zaproszenie przyjmuję, wracam do niego na sesję, ustawiam mu się pod mobilką, tak żeby on miał opcję wejść sam lub wejść ze znajomymi. Wtedy on będzie klikał wejść sam i znowu dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdza, drugi anuluje. Jest niewidoczny, w
wsiada do auta, które mu dajemy i go wciąga do jego mobilki, tak jak tutaj właśnie. Nadal stoi mu ten partybus, ustawiam się Espaniol pod mobilkę. On może kliknąć wejdź sam. Dołącza do kogoś z innym celowaniem, potwierdza, anuluje. Wsiada do pojazdu i ciąga go do mobilki. Na razie mówię, no tak może to chujowo wygląda, ale myślę, że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem, o co chodzi. Jutro będę w sobotę, znaczy się, jeżeli Gbisz będzie działał, będę miał więcej czasu, no to postaram się nagrać to z dwóch okienek, no wtedy ładnie to wygląda po pierwsze, po drugie no wiadomo kto co kiedy klika, ale myślę, że na tyle wytłumaczyłem zrozumiale, że poradzicie sobie. Teraz ja już mogę zrezygnować z Securo Surf i się ze znajomym pościgać nowo skopiowanym autem. Finali. A go pewnie wyjebało w dołki, co? Autobus, no jak nie, kurwa. Autobus duży, to go wypnął poza mobilkę. No niestety, już teraz się kurwa nie depnę. Spaczowali teleporta, lipa w chuj. Nie sądziłem, że tak szybko to zrobią. Kurwa, był niepubliczny glitch, to ja na nim skakałem praktycznie miesiąc. Z chwilą, gdy go opublikowali, kurwa, ile to trwało? Z tydzień. Pokazał opcji. Później ja dostałem niebieski ekran, ten błąd gry. Pokazałem też ja, no ale nas akurat nie oglądają, kurwa, tacy ludzie jak Rockstar, żeby przez to patchowali glitcha. No lipa wyszła, chuj, kurwa, no udostępnili, tak od razu poszedł patch na teleport. No szkoda, bo to nieszkodliwy glitch praktycznie, kurwa, a oni to naprawili, a Frozen Money, kurwa, działa nadal. No nie rozumiem tej polityki tego Rockstara, no ale chuj tam. No dobra, tu jak widać ziomek dostał w końcu ten długo oczekiwany autobus. A ja tak jak mówię, no przy sobocie może nagram to jeszcze raz, a pokażę to z dwóch kamer. Elo.